Żyli w składzie dr Adam Sobota, przewodniczący, Janusz Nowacki, Związek Polskich Artystów Fotografików, Zbigniew Pietraszkiewicz i Robert Zaliński, sekretarz instruktor ŻDK. Po obejrzeniu 956 zdjęć, 139 autorów, postanowiło zakwalifikować do wystawy 115 fotografii, 57 autorów oraz nominować do nagród pracę następujących uczestników konkursu. Pana Patryka Cielińskiego z Zielonej Góry, pani Rity Luczmańskiej z Turka, pana Janusza Grzegorza Jezierskiego z Gdańska, pana Krzysztofa Kubasiewicza z Łężycy, pani Katarzyny Nowak z Oświęcimia, pana Eugeniusza Nurzyńskiego z Gdańska, pana Tomasza Okoniewskiego z Korczyny, pana Bogusława Strzegowskiego z Zielonej Góry, pana Kuby Szkudlarka z Zielonej Góry, pana Pawła Szotta ze Swarzędza, pani Elżbiety Waszczuk z Kołobrzegu i pana Piotra Wiktora Węclawskiego ze Świebodzina i oczywiście pani Ewy Załuszyńskiej z Żar. Należałoby dodać, bo tu Państwo jako gości nie wszyscy wiedzą, co to znaczy, może dopowiedz. Artyści nominowani to są tacy artyści, którzy zostali wytypowani do nagród i wyróżnień. Natomiast 13 nominowanych musiało podzielić się tymi nagrodami, ponieważ było ich tylko 6, więc 6 spośród tych autorów otrzymało nagrody i wyróżnienia, natomiast pozostali, można powiedzieć, otarli się o nie. Ale to jest wyróżnienie, tylko że nie ukolorowane konkretnie w postaci dyplomu, medalu czy nagrody pieniężnej. Grand Prix 1600 zł oraz złoty medal otrzymuje pan Paweł Szot ze Swarzędza za pracę gołębie. Brawo. Pierwszą nagrodę w wysokości 1200 zł oraz srebrny medal przyznano panu Eugeniuszowi Nurzyńskiemu z Gdańska za tryptyk Umarła klasa A, B i C. Drugą nagrodę w wysokości 900 zł oraz brązowy medal otrzymuje pan Bogusław Strzegowski z Zielonej Góry za pracę Primordial Domination i spotkanie z... Otrzymuje pan Piotr Wiktor Węcławski ze Świebodzina za pracę Labirynt, zapomniane kino, wspomnienie. Dwa równorzędne wyróżnienia po 300 zł otrzymują pan Janusz Grzegorz Jezierski z Gdańska za pracę Asistina. Pani Katarzyna Nowak z Oświęcimia za zestaw prac toksyczni 2, 6, 7 i 8. Fundatorami medalu fundowało Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Fundatorami nagród i wyróżnień są burmistrz miasta Żary, starosta powiatu żarskiego, Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze i Żarski Dom Kultury w Żarach. Protokół zakończono, podpisano 19 listopada 2011 roku.